kochani, witam was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, ja rano nałożyłam sobie maseczkę przed wyjściem do szkoły. Dzisiaj na zajęciach w szkole mam wizaż, więc nie będę się rano malować. Także przygotowuję tylko swoją cerę do makijażu. Mam nową piżamkę, którą dostałam wczoraj od Kacpra. Byłam w niej dzisiaj bardzo wygodna, bardzo fajna. Jem szybciutko śniadanko i zbieram się do szkoły. Szybko przed samym wyjściem do szkoły otworzę jeszcze kalendarz od dziewczyn i od Kacpra. Także najpierw dziewczyny, dzisiaj mamy 7. I mam od dziewczyn dzisiaj dwie bombeczki, dwie takie malutkie. O, i właśnie zgubił mi się jeden wieszaczek, który był w trójce i to pewnie ten. O! Żyje, alfa do poduszko. Okej. Okay. No i prezent od Kacpra. Masz Kacper włożony do tego? Czy jest za duży i masz gdzieś tu? Mam tutaj gdzieś, tylko musisz zamknąć ręce, zamknąć oczy, tak? Oczy i pół oczy. O, skarpetki? Miękkie bardzo. Czy to skarpetki? Kacper! Jeszcze najlepsze jest to, że Kacper kupił te wszystkie skarpetki w jednym sklepie. Bo wszystko jest z tej samej firmy. A z czym to? Z dinozaurem? Który je renifera i ma krew? Kacper! Takie dramatyczne rysunki mi dajesz na skarpetkach. Ale śmieszne. Dzięki. Zobaczcie, z bliska. Dinozaur, który je renifera i jeszcze krew mu leci z pyska. Ty jesteś straszny, Kacper. Ty kupujesz. Dinozaurem. Co? Ty jesteś takim dinozaurem. A ty reniferem? Tak. Okej. Okay. Gotowa. Założyłam dzisiaj dres, piątek, więc stwierdziłam, że już bez żadnego szykowania na wygodnie lecę do szkoły. Do zobaczenia po szkole. Już po szkole przyjechaliśmy prosto z Katowic do Dąbrowy, do studia mojego, w którym nagrywam filmy na co dzień. Ponieważ mam do nagrania tutaj kilka rzeczy, do zrobienia kilka rzeczy w biurze, przyjechaliśmy, moja Dąbrowa jest już pięknie ustrojona, jak widzieliście, choinki, światełka, taka fontanna z lampkami. Super, bardzo ładnie to wygląda. No i co, ja zabieram się teraz do pracy, jak wrócimy do Katowic wieczorem, to otworzę kalendarze. Skończyłam nagrywać, miałam do nagrania filmik na Instagram, który niedługo zobaczycie na moim właśnie Instagramie. No i też właśnie ktoś ostatnio zapytał mnie na Vlogmasie, czy dalej wynajmuję studio, skoro mam tamto mieszkanie. Tak jak wam mówiłam, tamto mieszkanie jest tymczasowe, to jest mieszkanie tylko na miesiąc, szukamy docelowo mieszkania dużo większego. Dlatego tak, oczywiście wynajmujemy jeszcze studio, bo w tamtym małym mieszkanku nie pomieściłabym się z wszystkimi lampami i naprawdę ze wszystkimi szpargałami, które mam tutaj wokół siebie. Jest tego trochę, już samo tło, które jest za mną, trochę zajmuje. No w tamtym mieszkaniu nie wyobrażam sobie nawet, gdzie znalazłoby się na to wszystko miejsce. Zresztą widzieliście w rundurze, jak wygląda tam to mieszkanie. Skończyłam nagrywać, gaszę światła i pakuję sobie rzeczy, które muszę wziąć do domu ze sobą, do aparatu i jedziemy do... a nie, jeszcze jedziemy po drodze do domu, zapomniałam przecież. Jedziemy jeszcze do mnie do domu po kilka rzeczy i w ogóle Kacper uprosił mnie na jedną rzecz. Prosił mnie już chyba z pół roku o to. Nie chciałam się zgodzić po rozmowie w ogóle ze znajomymi, którzy mają konsolę, bo o konsoli mowa, po dziewczynach, chłopaków, którzy mają konsolę, może tak. Bardzo się tego bałam i nie chciałam, żeby Kacper miał konsolę, ale mnie po prostu już uprosił i powiedziałam, dobra. I po drodze do Katowic będziemy jeszcze jechać po konsolę. No, głównie dla Kacpra, ale jak on to mówi, dla mnie też będzie gra, w którą będę grała razem z nim, także no, słuchajcie, robi to specjalnie dla mnie. Ogólnie w biurze jest sporo różnych rzeczy i nie ma jakiegoś świetnego porządku, jeśli chodzi o poukładanie wszystkich rzeczy, po prostu z wieloma rzeczami się nie mieszczę, ale stwierdziłam, że tak ciutkę pokażę wam, bo wiem, że mam tutaj nowych widzów, więc troszkę wam pokażę, jak wygląda moje biuro. Tutaj mam drzwi, także zaczniemy może od tego miejsca. Wchodzi się, tutaj mam regał, w którym mam dużo takich rzeczy, które są potrzebne do różnego rodzaju nagrań, czyli jakieś opaski, kwiatki, niżej mam światełka, jakieś pierdółki do układania na szafkę. Tutaj mam kartony, w których mam peruki, sprzęty do aparatu, mikrofony i tak dalej. Tu mam taką szafkę z rzeczami do włosów, jakieś spinki, gumki, które potrzebuję do nagrań, żarówki kolorowe, które czasami są potrzebne do teł. Na dole masa różnych kabli ogólnie, no trochę bałagan. Muszę tu przyjechać i porządnie ogarnąć, ale no w sumie nie mam za bardzo miejsca na wszystko.
tutaj takie rzeczy, które ostatnio akurat używałam, czyli jakieś spinki, kupiłam takie w Tigerze nalepki, paluszki jakieś, które jadłam ostatnio. Tutaj mam koło fortuny, które kupiłam już jakiś czas temu do serii pewnych filmów, ale ciągle gdzieś tam brakuje czasu, żeby się tym zająć, także koło czeka grzecznie. Tutaj kwiatki, które po prostu nie mają za bardzo miejsca nigdzie indziej, więc stoją w tym miejscu. Ja się wtrącę, sorry, jak macie monstery, teraz jest okres grzewczy, to spryskujcie je odwapnioną wodą i zdejmujcie z ostrego słońca, bo nam się trochę przypaliło. Jest tak, problem. Tutaj mam lustro, to mirror, które zamawiałam jakiś czas temu. Stoi na biurku, na którym też jest bałagan, pod biurkiem kartony z jakichś przesyłek, które dotarły ostatnio do mnie. No i tutaj mam jakby tą część najważniejszą, czyli tutaj powstają filmy. Są dwa softboxy, jest statyw. Obok tutaj mam pokrowiec na statyw, statyw do telefonu. To jest ten, jak on się nazywa na R? Rig, tak, Rig. Pokazujesz go myszko. A, tutaj jest statyw do telefonu, tutaj jest Rig. Mam śmietnik, to tam mniejsza z tym, co jest w śmietniku. Z tyłu za tyłem, jak widzicie, jeszcze jest fotel. I za fotelem jeszcze jest, słuchajcie, trochę miejsca, bo stoi tutaj regał i kwiatek. Schowałam go na razie za tłem, bo po prostu potrzebuję w tym momencie nagrywać filmy głównie na takim jednolitym, jednokolorowym tle. Za mną zawsze stoi żarówka, taka, która doświetla mnie od tyłu. Od boku jeszcze zwykle rzucam światło z Ringa. Mam takiego Ringa z Yagnuo, jestem z niego bardzo zadowolona. No i tutaj taki trochę też śmietniczek. Jak to się mówi, bo mam tutaj w sumie wszystko, na stołeczku stoją pędzle, gąbeczki, tutaj mam jakieś kosmetyki, bo nawet w opakowaniu znalazła się podpaska zapasowa, perfumy i tutaj mam też część takich rzeczy pielęgnacyjnych do zmywania makijaży, pałeczki, patyczki, płyny do demakijażu, no i tak naprawdę tyle ze studia. Tutaj już jakby jesteśmy z powrotem przy softboxach i przy drugim pokoju, który jest Kacpra. I no jakby sądzę, że nie ma tam nic interesującego. Także słuchajcie, lecimy teraz, tak jak powiedziałam, do mnie do domu. Zabrać tam kilka rzeczy, część rzeczy zostawić w domu, których nie potrzebujemy, mamy w bagażniku, żeby przywieźć. No i po drodze jedziemy po tą konsolę, którą Kacper sobie tak bardzo wymarzył. Zobaczymy, co to będzie. Rolek! A do kogo pani przyjechała? Co? Do kogo przyjechała pani? A gdzie to jest taki piękny? Kto to taki piękny? I jesteśmy już w naszym bloczku, mam zupę w słoiku, jestem już prawdziwym słoikiem. Nie wiem, czy w sumie jeden pierwszy słoik od rodziców już gwarantuje to, że jestem prawdziwym słoikiem, ale właśnie dostałam. Nalałam sobie do małego i tata pierwsze co powiedział, że czemu tu takiego małego, mogłaś sobie więcej nalać. Zupa na... Zupa na kolację na dzisiaj, a i tak jutro na obiad jedziemy do rodziców. Ponieważ i tak potrzebujemy jechać do biur, także zjemy sobie u rodziców obiadek. Taki sobotni. Dołączył Kacper już ze swoim sprzętem, kupionym, odebranym. Myszko, zadowolony? Przepraszam, tylko jedynkę. Mega zadowolony. Znaczy znaczy na pewno będę zadowolony. Jak chcecie chłopakom robić prezenty, a mają konsolę albo konsol nie mają, X-Game Center, sklep moich ziomków. Dąbrowie. W Dąbrowie, ale są też na Allegro. No i mają naprawdę zajebiste ceny. W Katowicach, nie? W Supersamie? W Katowicach w Supersamie mają stoisko. Jeszcze w Olkuszu teraz mają stoisko. No i Allegro, ale naprawdę mają super ceny i moje ziomki od kilku lat też. Lecimy do domku. Na święta idealnie coś kupić chłopakowi. Światełko. Okej, kalendarz od Katfra już dzisiaj otworzyłam, kalendarz od Iki już otworzyłam i od mamy. Także jeszcze zostały kalendarze kosmetyczne, dzisiaj mamy siódmy. Siódemka od razu rzuciła mi się w oczy, także lecimy z tym. Muszę się pospieszyć, tak nie poprosił Kacper, żeby szybko zrobiła, bo on chce już odpalić sobie konsolę, także... Ekspresowe otwieranie kalendarzy. Baza jakaś przygotowująca, matująca pod makijaż. Co my tutaj jeszcze mamy? NYX 7 i mamy Butter Gloss, czyli masełko błyszczące w takim brązowym kolorze. To jest odcień Madeline. Okej, okay, mamy to. I Maybelline. Dobrze mówię, nie otworzyłam już te dwa dzisiaj rano. No. Miałam tu bombeczki i ten, i od ciebie prezent. No to siódemeczka stąd, skarpetki. I tutaj mamy Sensationala.
Color Sensational chyba. Tak, Color Sensational 630. Taki nudziak piękny. Bardzo ładny kolor. Super. Dobra. Kalendarzy. To tyle. Dzisiejszy vlog dość pełen emocji. Kasper na pewno był przeszczęśliwy z prezentu. Dajcie znać, czy macie też chłopaków, którzy uwielbiają, wiecie, grać w jakieś tam gry, czy na kompie, czy na konsoli. Kasper w sumie nie był nigdy takim maniakiem gier. Ostatnio miał taką fazę, że grał w czołgi, dość dużo grał w czołgi. Byłam na niego aż zła czasami, że w wolnym czasie woli grać w czołgi niż gdzieś tam wyjść czy coś. Odechciało mu się, już w sumie przestał na kompie, na szczęście. I obiecał mi, że jak kupimy tą konsolę teraz, to nie będzie tak maniaczył i będzie robił to tylko wieczorami, w wolnym czasie. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie uzależni, bo gry uzależniają. Dobra, żegnam się już z wami na dzisiaj. Widzimy się w jutrzejszym vlogmasie. Buziaki, pa, pa.